Witam Was serdecznie, z tej strony Marcelu, zapraszam Was na gameplay z Battlefield 1. Powracamy do gierki, która niestety nie jest tak porywająca, jak miała być, ale jest to dobre odejście od Rainbow Six Siege, jest to dobre wyluzowanie się w temacie FPS-u, bo tutaj niepotrzebne są taktyki, tutaj nie osłabiasz zespołu, tutaj po prostu giniesz, respisz się, grasz dalej, zabijasz, biegasz, strzelasz, także te przyjemności, które są Battlefield 1 bardziej rozszerzone niż w Rainbow Six Siege, gdzie trzeba być bardziej uważnym. Mam nadzieję, że coś nagramy fajnego. Upadek Kolosa. Aktywujemy sobie premię. Wejdziemy sobie tutaj. Dominacja. Pierwszy raz na tej mapce gram, więc oczywiście weźmiemy sobie tutaj. We have lost objective Charlie. Także nie znam zbytnio tej mapki, jeżeli chodzi o dominację. Bo mało w nią grałem. W ogóle nie grałem. Pierwszy raz w nią gram. Także trzeba tutaj się porozglądać trochę. Tam wbieg. Drugi. Trzeci. Okej, dobry początek mamy. Tu gdzieś chodzą. Okej, hello. Ładne wbicie na plecy. Wykonaliśmy, ale ile przetrwamy tego? Nie wiem. Spróbujmy zająć punkt. Gdzieś tutaj słyszałem. Zobaczę tą mapkę sobie. Powiem wam, mapka jest niezła. Mapka jest niezła. O, nie żyje już. Ale zjebałem to! Kurwa. 10-0 początek. Ja jebie, co tu się dzieje? Naprawdę fajna ta mapka, podoba mi się, bo jest taka prostokątna, szeroka. Praktycznie można tutaj z każdej pozycji atakować. Szeroka flanka jest. To co ja naprawdę lubię. Są pozycje snajperskie. Masz tam. Dostał lekko. To co ja lubię, tak? Czyli szeroka flanka. Będzie naprawdę. Okej. O, zjebałem to.
A nie wiem, z kim tu gram, ale kurwa, to co tutaj się dzieje, to jest masakra jakaś. Oczywiście. Przyjemnie się gra, no gra się przyjemnie, jak sami widzicie. Zawsze mówiłem, że Battlefield się gra przyjemnie, tylko ta gra po prostu nie wciąga, no po prostu nie wciąga i to jest jej największy błąd. Tutaj można pograć godzinkę. I to jest naprawdę maks, bo się nudzi, tak. No fajne jest, że wprowadzają te nowe tryby, nowe mapy. Może to będzie miało, da tej grze drugi oddech, że tak powiem. No gra się przyjemnie, tak, ale w FA się zawsze grało przyjemnie. O kurwa, jebnął mi dynamit. Nigdy nie miałem do tego zastrzeżeń, jeżeli chodzi o przyjemność z grania płynącą, natomiast mam zastrzeżenia co do miodności i wciągania w tą grę. Battlefield 1 oczywiście, bo każdy BF się rządził jak gdyby swoimi prawami. BF1 wprowadza nową wartość. Natomiast czy my tą wartość, czy ta wartość jest taka wciągająca? Tutaj niestety czuję, że to nie jest takie, jak być powinno. Natomiast przyjemnie się gra. No widzicie, wbijam pierwszy raz od 2 tygodni i wynik jest dość zacny. Jak na normal, podkreślam. Pistolety OP oczywiście. No niestety, pistolety są OP. Oj, plecy. Nie widziałem tam. Z pleców mi wylazł. Dobra. Chodźmy na to A. Tutaj są na tej dominacji pozycje dla snajperów. I to jest fajne. Zajmiemy to A. Okej. Dobra, biegnijmy. O kurwa, stunnik wyleciał, ja jebie. Nie widziałem go. Przeżyj to. Weźmiemy to B. Zajmijmy to. Przynajmniej spróbujmy to zająć. Okej. Tu jest koniec mapy, widzę. Rzućmy tam granatami. O kurwa, dostał. Nice. Charlie.
Aj, za dużo ich tu było. Za dużo ich tu było, kurna. Ale jest intensywnie. Fajna mapka jest. Podoba mi się. Naprawdę dobra mapka. Jeżeli chodzi o mój styl grania. Lubię flankować. A kurwa, jak mi wypierdolił od razu bańkę, ja jebie. Tak jak powiedziałem, gram tutaj najlepszą bronią i ten balans broni tutaj jest dalej spierdolony niestety. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że się gra tylko praktycznie dwoma brońmi. Automatico i... Jedna klasa, każda klasa ma jedną dobrą broń. Niestety niektóre bronie się wybijają ponad przeciętność. I nimi po prostu wszyscy grają. To jest dużym błędem właśnie tej gry. Nie ma balansu niestety. Ktoś to mówi, że jest balans broni, nie wie o czym mówi. W moim odczuciu. Fajnie, że jest dużo takich załóg pomieszczeń. O kurwa. Mówimy im zrobić bok. Także jest nieźle. Zajmijmy to. Walka trwa, walka trwa. Dużo tiketów jest jak na dominację. Więc to dobrze. Zajmijmy to, będzie dominacja, dobra, przejęcie w dominacji jest. Dawaj, dawaj. Uhuhu! Zapierdolił mi tutaj. Z tego domku nieźle. Zajmijmy to co, kurwa. No i nice. No dawać. Kurwa, przestałem strzelać, błąd. Ohohohoho! Herliger! Ja blokowałem tego Herligera. I powiem wam tak. Nagram sobie gameplay na pewno. Natomiast myślałem, że jest trochę lepszy niż jest. Tak mi się wydaje.
Nie wiem, ticketów jest, może być 150. Widzę, że to jest jakiś taki serwer już stworzony. Kurwa, chciałem tego wartownika wziąć. Coś ostatnio ginę za dużo, widzę. Trudno. Da się na tej mapce grać. Oj chuj. Ajajaj, coś ginę. Straciłem koncentracji trochę. Ale fajnie, że się da tu snajperem grać. To jest duży plus tej mapki, jeżeli chodzi o tryb dominacja. Ajajaj, porażka niestety, ale myślę, że dobrze się tutaj bawiliśmy. Tak więc to był powrót do Battlefield 1 w moim wykonaniu. 150 tiketów, fajny serwer, można naprawdę tą mapkę poznać. Mapka Upadek Kolosa naprawdę dobrze wygląda, podobało mi się, fajnie się grało. Zobaczymy sobie jeszcze statystyki, jakie tutaj w tej gierce osiągnąłem. I będziemy widzieć, na czym stoimy. No, nie grałem 2 tygodnie w ogóle. Więc to jest fajne odstresowacz od Rainbow Six Siege i tamtej napinki. Tutaj się grało naprawdę przyjemnie, szybko i to jest fajne. Ta mapka jest dobra w drużynie. Przyjęcie flag 5, osobiste. Awansowałem na 45 poziom, także jest nieźle. Dobra, tablica wyników 33 do 13, kader ratio 2-0. A, brakło do 2-0 3 zabójstw, niestety. No ale i tak jak na pierwsze wejście miałem najwięcej zabójstw na serwerze, nie widzę kto tutaj miał więcej i te statystyki były, tu miał gość 30 do 11, także nieźle. Ale tu wymiatałem, także pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, zapraszam was na kolejne gameplay z Battlefield 1, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał, hej!